Welcome to the crowd supporters world. Supporters world. 1, 2, 1, 2, everybody. It's the crowd supporters in the house, yeah. Babe. Let's go, man. W roku 2002 zdecydowałem się zmienić nieco wizerunek sportu i stworzyć swego rodzaju autorską koncepcję produkcji i prezentacji sportu. Koncepcję, która zapoczątkowała swoje istnienie w Zakopanem podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w roku 2003. To wtedy udało mi się przekonać władze Światowej Federacji Narciarskiej z Walterem Hoferem na czele, a także władze Tatrzańskiego Związku Narciarskiego na czele wówczas z panem prezesem Andrzejem Kozakiem i świętej pamięci wiceprezesem Lechem Nadarkiewiczem do tego, aby skoki narciarskie miały zupełnie inną formę prezentacji niż inne dyscypliny i inne imprezy sportowe obecne dotychczas na świecie. To wtedy po raz pierwszy pojawiła się scena, nagłośnienie estradowe, oświetlenie, specjalny program artystyczny, a także wszystko to, co towarzyszy marketingowej i komunikacyjnej części produkcji prezentacji sportu. Cały swój okres przedszkolny spędziłem w Helsinkach, w Finlandii, kiedy 30 lat, ponad 30 lat później organizatorzy Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym w Lahti zadzwonili do mnie z propozycją, abym spróbował sformatować odpowiednio koncept produkcji prezentacji sportu i dostosować go do realiów fińskich. Bardzo się ucieszyłem, niewątpliwie to ogromny zaszczyt móc kreować oprawę i produkcję i prezentację skoków narciarskich podczas tak wielkiej imprezy i ważnej dla Finów, jaką są Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym. It's good, very good. People enjoy origin Finland, one here, 100 years old Finland, original independent Finland. Ukkonoa oli kun on mies, kun hän meni saunaan, pisti laukun naulaan. Ukkonoa oli kun on mies. Lähtöpuomille Jarkko Määttä. Bardzo cieszę się, że Finowie przystali na pomysł przeniesienia i transmisji oprawy i Crowd Supporters Show także na ulice miast, gdzie zainstalowane zostały głośniki. You would lose the gravity all around. Let's go with music. Let's try. That's all for Selka. Last night on the FIS Nordic Ski World Championships. Całość imprezy, całość show kreowaną na scenie słychać już nie tylko na skoczni, ale także na ulicach, w parkach, w galeriach handlowych. Wszędzie tam ludzie mogą doświadczać emocji, które tak naprawdę bezpośrednio mają miejsce tylko i wyłącznie na stadionie. Magic of Lahti. Then space swimming again. Cut up your hands! You see, you can be wonderful. This is something unique. It's going to be broadcasted all over the world, and you proved it, that it's really a real celebration of 100 years of Swami. We're not actually commentating the competition itself. We just broadcast the atmosphere, good feeling. What is it about to be in Lahti World Championships in 2017? That's our main place at the main street, Aleksanterin katu, and there we have normally broadcast all the shows. And also we have the internet radio, so anyone can listen to our shows no matter where they are, even in Australia. 200,000 people listening to our radio Voima during this competition. Ah, that's great. That's totally great, because now when we have our own daily radio, that can be heard also around the city of Lahti, and that's a good thing to bring the venue atmosphere also a bit larger for a bit larger crowd. Dobra zabawa nie ma ograniczeń
terytorialnych. Ludzie na całym świecie uwielbiają dobrze się bawić, a impreza sportowa jest doskonałym miejscem do tego, aby właśnie dobrą zabawą uzupełnić te wspaniałe sportowe emocje. I tym dokładnie jest oprawa artystyczna wchodząca w skład produkcji prezentacji sportu. Wykonawcami oprawy artystycznej SYSKO podczas imprez międzynarodowych, jak i chociażby w Zakopanem, w naszej biało-czerwonej krainie czarów, są Crowd Supporters. Ten koncept, którego mam przyjemność być częścią wraz z moim partnerem Darkiem, DJ-em Ucho Ślęzakiem, powstał w roku 2012. Later on, maybe tomorrow, maybe today, we're going to be here for next 9 days together with you to create unique atmosphere for the World Championships organized because of 100 years of independence of Finland. And it's Walter, we are the Crowd Supporters, and this is a show during the World Championships. Let's create the history. Everybody cuckoo! And he's going down. Ladies, please stand up. Wave with your hands, ladies! Only hands. Beautiful ladies. Beautiful, I love you. Thank you. Ladies can go cuckoo. Oh,
I think, you know, the main thing here is that we are heavily promoting the renewable materials. And last year when we met first time, you were using these trumpets and they were made 100% from the polypropylene. We had the material in our mill in Hilte, which is the composite, 50% renewable fibers and only 50% of the polypropylene. And that's the result of it. Can I try it on? Yeah, sure. I think there are so many great songs and hits at that. But one thing, especially from my favorite thing they did, was the Kivi Paperi Sakset rock paper scissors thing with the audience. That was awesome. Who is cheering for Ucho from crowd supporters? Nobody, like every day. Who is cheering for the young gentleman? All right. Tommy. 1, 2, 3. Hyvä Suomi. 1-0 for Superfan. 1, 2, 3. Let's start the grande finale. 1, 2, 3. Ucho is the winner on the stage. This was a great show. I think it is not normal to see Finnish people dancing during the sport event. I have seen sometimes, but this was perhaps the biggest dance event that we have in sports events. Oh, I like the space dance. Yeah, I don't like the song, but the effect the space dance have is awesome. People doing the circles and yeah, it's very good. Perhaps the dance, they look like this. That's the funniest thing, and everyone is enjoying that. Feel the magic of Swami. Feel the magic of Sampo Sanka. Heads to the front. Okay, everybody stand straight. Nobody moves. Nobody moves. Lahti 2017! Space dance. Kiitos Suomi, kiitos Lahti! Kiitos Lahti!